Wydaje się, że pewnie każdy kibic w Polsce doskonale wie, gdzie i kiedy Polacy zdobywali brązowy medal Mistrzostw Świata. Chodzi oczywiście o 84 rok IRFN, 82 Hiszpanię. Mało jednak kto wie, że w 83 roku polscy juniorzy, drużyna U20, zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Meksyku. Dzisiaj porozmawiamy z jednym z bohaterów tego, można powiedzieć, zapomnianego młodzieżowego mundialu, Romanem Gruszeckim. Zapraszam na drugi odcinek Na Spacerze. Panie trenerze, no pierwsze pytanie. Samo się taka nasuwa do głowy, jak tak sobie przed wywiadem myślałem, o co by trenera na początku zapytać. Przede wszystkim, nie miał pan nigdy takiej myśli, że gdybym się urodził 20 lat później, to pewnie moje losy, moja kariera mogłaby się toczyć zupełnie inaczej. Teraz Mistrzostwa Świata U20 to jest po prostu skauci na trybunach, skauci wszędzie. Wielkie takie okno wystawowe dla tych młodych zawodników i wszyscy po tych turniejach, jeśli są w strefie medalowej, no to transfery właściwie są klepane z dnia na dzień. Do tych wielkich klubów oczywiście mówię. Mogę na przykład podać taki przykład, że w 2007 roku U20 niezły występ, ale tylko wyjście z grupy, tylko i wyłącznie, i Dawid Jańczyk za 4 miliony euro poszedł do CSKA Moskwa. To znaczy, może zacznijmy od początku, że te lat 20-30 temu, gdzie ja byłem tutaj zawodnikiem naszej stali Mielec i jednocześnie miałem przyjemność bycia w kadrze Polski, począwszy od lat 17, a wcześniej 16, 18, 20, 21 i młodzieżowej, czyli wszystkie szczeble, że tak powiem, szkolenia młodzieżowego przeszedłem. A no mogę chyba coś na ten temat powiedzieć, no ale to też czasy były, gdzie nie było tego dostatku, jaki dzisiaj ma młodzież. To znaczy mówię o bazie, mówię o odżywianiu, o odżywkach. No w zasadzie wszystko mają ci młodzi ludzie, czego niestety myśmy nie mieli, albo inaczej, a może dlatego, że nie mieliśmy, to mieliśmy większe chęci, ambicje pokazania się, żeby kiedyś w życiu nam było łatwiej. Na pewno też powiedziałbym, że było, wydaje mi się, inne szkolenie. A to szkolenie polegało na samym początku na masowości, czyli masowość, nastawienie się na ogólnie wszystkich, którzy są w sporcie, czyli obojętnie na umiejętności, na tej bazie wyławiało się te tak zwane talenty. One nie powstawały w jakiś sposób z jakichś dziwnych zachowań ludzi, tylko naturalnie. Ten, kto był lepszy, ten miał szansę bycia gdzieś wyżej w piłce nożnej. I tak było w każdej chyba dyscyplinie. A pamiętam, jak mając 10 lat w Mielcu, selekcja była na dawnym boisku żużlowym, dzisiaj basen mamy tam odkryty. Przyszło nas chyba 300 dzieciaków i z tego 50 zostało. I było to na tej zasadzie, że kilka dni panowie trenerzy o znanych nazwiskach mieleckich, którzy może nie mieli specjalnie wykształcenia, w sensie ukończonych jakichś tam wyższych uczelni, ale to byli piłkarze, którzy mieli doświadczenia własne z boiska. Oni nas wyławiali i po kilku dniach takiej selekcji wskazywali z nazwiska imienia, ty będziesz, a następni mają czas na to. Czyli z masowości powstała jakość, a już później pomijam fakt, że żeby dostać się wyżej, to też pewna selekcja. Chcę powiedzieć jasno, żadnych układów tu nie było. Żadnych układów, nie było znaczenia, że ktoś był synem jakiegoś znanego człowieka, jakiejś osobistości i tak dalej. Liczyły się tylko umiejętności. Jestem tego przykładem. Nie miałem ze sobą w zasadzie nikogo z nazwiskiem. Pochodziłem z rodziny, gdzie wszyscy moi bracia też grali w piłkę, więc w zasadzie byłem Mielczaninem, a jednocześnie osobą przeciętną, jeśli chodzi o rodzinę, tak w większości Mielczan tutaj z tego żyło. Dlatego też dodatkowo cieszyło nas to, jeśli mogliśmy się pokazać gdzieś dalej, wyżej, tak? Przez piłkę do, powiedzmy, lepszego może życia, poznając jednocześnie świat, bo trzeba powiedzieć, że w tym czasie udało mi się zwiedzić no, kawałek świata. W zasadzie, no powiem szczerze, że nigdy nie miałbym tych możliwości, gdybym no, nie był przy piłce. Czy to stali Mielec, czy później w kadrze Polski przez te kilka ładnych lat. Ja tak prześledziłem te Mistrzostwa Świata U20, w których Polska brała udział, to było Japonia, Australia i Meksyk, także dość takie ciekawe. Ale wracając do tego pierwszego pytania, czyli nie miał pan nigdy takich myśli, że
20 lat później i pewnie ta kariera mogłaby się potoczyć inaczej. Znaczy, wie pan co, no, to jest na tej zasadzie, że no, zawsze jakiś żal pozostaje, no ale byłem tu i ówdzie, tu w tym czasie i trzeba powiedzieć, że na ile mogłem w tym czasie wykonać swoje, czy pokazać swoje umiejętności, to wydaje mi się, że pokazałem. Być może nie przełożyło się to w taki sposób, jakbym ja i nie tylko ja, ale moi najbliżsi sobie tego życzyli, że poszłoby to za czymś więcej w piłce tej dość dojrzałej. No ale to są pewne niuanse, może nie o tym mówić. Na pewno sposób trenowania był inny. A gdy miałem 16 lat, byłem już w kadrze pierwszego zespołu Stali Mielec, notabene liczącego się w Polsce i nie tylko. W związku z tym był to olbrzymi sukces, 16-latek w kadrze pierwszego zespołu. I nie ukrywam, że jednak pewne przesilenia nastąpiły z powodów ciężkich zajęć, ciężkich treningów. No niestety, stawy moje zaczęły siadać w pewnym wieku i to nastąpiło w wieku przełomie 20-21 lat. No i te leczenia kliniczne w dużej mierze, zabiegi na pewno spowodowały duże zahamowanie w możliwościach. No ale na ile się dało, byłem tym zawodnikiem przez lata 80. w Stali Mielec i na ile mogłem, pomagałem temu klubowi. I do dzisiaj utożsamiam się z dawną, powtarzam, z dawną Stalą Mielec, którą uważam, że tamta Stal Mielec była wzorcową, jeśli chodzi o klub, nie tylko na całą Polskę. Bo ja z dumą wspominam te czasy i tych ludzi, którzy tutaj byli, począwszy od zawodników, działaczy i ludzi, czyli kibiców, którzy nas wspomagali w każdym momencie. Dlatego te wyniki, jakie dzisiaj osiągamy na każdym poziomie, no na pewno nie zadowalają. Trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że na pewno każda sytuacja wymaga analizy. Podejrzewam, że niestety nie analizujemy w sposób właściwy, tak jak i rząd nie analizuje dzisiaj swojej postawy. Widzimy, co się dzieje, 8 lat rządów i dalej samozachwyt. Ten samozachwyt nie może być. Musi być analiza, muszą być wyciągane wnioski i ewentualnie na potrzeby tych wniosków zmiany w swoim działaniu. Czy one są słuszne w piłce nożnej? Wydaje się, że po wynikach na pewno nie. Z tym, że chcę jedno powiedzieć, że zawsze uważam, że wyniki z młodzieżą nie są najważniejsze. Szukajmy talentów, szukajmy tych, którzy ewentualnie kiedyś będą nam pomocni w tworzeniu pierwszego zespołu, czy to w klubie Stali Mielec. Notabene jestem tutaj dalej mieszkańcem Stali Mielca i cały czas tej Stali kibicuję. Natomiast mówię, cały czas na bazie talentów. Na ogóle można zbudować potencjał. Ja wierzę, że ten potencjał w Mielcu jest. On zawsze był. A dlatego cały czas twierdzę, że przede wszystkim stawiajmy na młodzież mielecką. Ta młodzież jest przede wszystkim stąd. Ta młodzież zawsze utożsamiała się z Mielcem, z tym klubem. I niewykorzystanie tego potencjału, tego miasta, tego klubu jest, uważam, z dużym zaniechaniem ludzi, którzy się zajmują piłką nożną tutaj w Mielcu. To wróćmy do tego krótkiej rozmowy, jak sobie planowałem, czyli Meksyk 83. Czy to był turniej? Na pewno był trudny dla was, ale czy sądziliście gdzieś przed tym mundialem, że to zajdziecie aż tak daleko, że to będzie trzecie miejsce wśród juniorów U20, bo okazało się, że Polska jest potęgą, no bo rok wcześniej w Hiszpanii mamy brąz seniorów, nagle się okazuje po roku, że w Meksyku U20 ma brąz również juniorski, także to mnie ciekawi ten temat, czy to właśnie wtedy tak dobrze szkolono młodzież. Teraz idziemy koło pięknej, właściwie sztucznej trawy. 10 lat temu tego nie było, teraz mamy sztuczne trawy, boiska, orliki w każdej gminie, a mimo to tych wyników w grupach juniorskich właściwie nie ma żadnych, a wtedy no, bez tych boisk udało się zdobyć trzecie miejsce na świecie i między innymi w półfinale zagrać z Argentyną, z którego 3 lata później wielu zawodników z tej drużyny zdobyło mistrzostwo świata seniorów różnie w Meksyku. To znaczy, ja powiem tak, no, piłka polska w latach 80. była w czołówce światowej, chyba w dziesiątce mieściliby się na pewno. Dzisiaj to miejsce no, jest na kilkadziesiąt chyba do tyłu, natomiast to może nie o to chodzi. Przede wszystkim masowość. Ja, o ile pamiętam, mówiło się o liczbie 10 milionów młodych chłopców, którzy uprawiali piłkę nożną. To jest potencjał niesamowity. Do tego szły osoby, które uprawiały dyscypliny inne i tak dalej. Więc masowość, pierwsza rzecz. Piłka nożna i sport polski w latach 80. i Mielecki, gdzie to był kombinat złożony z wielu sekcji,
był siłą napędową tego państwa. No my mówmy sobie uczciwie, no 50-tysięczne, wtedy 30 do 50-tysięczne miasto było w czołówce najlepszych miast pod względem usportowienia w Polsce. To nie wzięło się z niczego. Więc przede wszystkim na pewno masowość. Na pewno to, że było jakiś plan działania. Plan działania, ten plan działania to powszechność. Dzisiaj za dużo poszliśmy w kierunku płacenia pieniędzy. Spójrzmy na tą młodzież, która niestety no, niekiedy jest biedna, przechodzi z domów biednych, gdzie nie stać matki na zakup czy ojca obuwia temu dziecku. Dlatego jeśli ja pamiętam wcześniej, gdy dzieci zdolne, a takie się wyłaniały, nie miały na sprzęt, na obuwie, to klub im to kupował, pomagał im, czyli jakby inwestował. No, dzisiaj zauważam inną tendencję. Masz pieniądze, jesteś. Nie masz pieniędzy, nie macie. Czyli za wszystko musisz płacić. Ja się pytam, a gdzie są instytucje, które powinny zadbać o to, gdzie jest miasto? Gdzie są ludzie, którzy szumnie mówią, że chcą pomagać? To pomóżcie tym dzieciom. Pomóżcie i pokażcie, że chcecie zainwestować, ale trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że ewentualnie zyski, jeśli one w ogóle nastąpią, to są po kilkunastu latach. Co niektórzy chcą już natychmiast mieć zyski. Myślę, że to nie ma szans na to. Cierpliwość w szkoleniu, w inwestowaniu, w planach, to daje pożądany efekt. Dzisiaj tego nie ma. Potrzeba nam spokoju, cierpliwości, no i selekcji ludzi, którzy się ewentualnie mogą tym zajmować. W dalszym ciągu wielu osób zajmuje się sportem, piłką nożną w szczególności, z przypadku, z ubolewaniem, muszę to powiedzieć. A na czym polega trud przejścia z wieku juniora na seniora? Pan mówił, że pan był już w wieku 16 lat pod pierwszym zespołem. Czy pomogło to panu później również w tych meczach z rówieśnikami, w meczach juniorskich? No, jeśli powiem na nazwiskach wtedy ówczesnych w Stali Mielec, jak Włodzimierz Ciołek czy Kazimierz Buda, a ja zawsze marzyłem być pomocnikiem, to pytam się, czy ja mogłem przy kimś lepszym się uczyć w Polsce? Jacy to byli zawodnicy, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. A jednemu, czyli Kaskowi Budzie, mojemu przyjacielowi, mogę tak powiedzieć, zawdzięczam to, że otoczył mnie opieką. Czyli Mielczanin, będąc tutaj w klubie, nie zapomniał skąd jest, tylko jeśli był kolejny wychowanek, w tym wypadku byłem to ja, pomagał mi jak synowi. Czyli w każdym momencie, i na boisku, i poza boiskiem. I był dla mnie to wzorzec. A Włodek Ciołek, no to nie muszę chyba mówić tym, którzy oglądali jego mecze, jakimi umiejętnościami technicznymi dysponował. Od tych ludzi można się było nauczyć. Nie na zasadzie oglądania tylko i wyłącznie w telewizji, ale autentycznie na boisku. To było najważniejsze. Nauka na boisku z odpowiednimi ludźmi na pewnym poziomie. No oczywiście no, to dochodzą jeszcze wiele aspektów związanych z dyscypliną, z tym, że ja nie muszę grać w piłkę, nie muszę być piłkarzem, ale ja chcę być piłkarzem. I poświęcenie się temu w sposób właściwy. Nie incydentalnie, tylko na co dzień, systematycznie. Oczywiście musi to współgrać jeszcze z pewnymi zachowaniami, jak obowiązki szkolne i tak dalej, ale to można pogodzić. Wydaje mi się, że udawało mi się to godzić. Natomiast dzisiaj jestem nauczycielem, jest to najlepszy dowód, że można grać w piłkę i jednocześnie kończyć studia, można też osiągnąć wysoki poziom, jeśli chodzi o wykształcenie. A spróbujmy znaleźć wytłumaczenie, dlaczego zawodnicy, którzy w juniorach gdzieś się wybijają, zdobywają najwyższe laury, powiedzmy Mistrzostwo Polski Juniorów, my jesteśmy w Mielcu, w 2007 roku Stal zdobyła Mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych, czyli w pewnym momencie tej swojej rozwoju piłkarskiego ci chłopcy byli najlepsi w Polsce. Juniorzy starsi w tym samym roku zdobyli wicemistrzostwo Polski, no ale mija właściwie kilka lat od tych sukcesów i okazuje się, że żadnego z tych chłopców no nie ma. No, Kuba Popielarz, mistrz Polski juniorów młodszych, zaistniał na chwilę w Lechii Gdańsk, zagrał tam kilka meczów w Ekstraklasie i właściwie może poza jeszcze dwoma, trzema przypadkami, takich epizodami na wyższym poziomie, ci chłopcy wszyscy przepadli, grają po trzecich, czwartych ligach. Skąd to się bierze? Skąd to się bierze, że ci właśnie chłopcy, którzy w pewnym momencie są najlepsi w kraju, tak, później kopią no, w tych niższych ligach? Znaczy ja powiem tak, no, najłatwiej byłoby powiedzieć, że jest poziom chyba niski, jeśli chodzi o szkolenie, bo my się nie przebijamy też w meczach międzypaństwowych.
my od dawna nie możemy awansować do pewnych finałów, czy to europejskie, już pomijam światowe, tak? Ja miałem tą możliwość i ten wielki sukces sobie, że tak powiem, no też nie tylko osobiście, ale zespołem mogę przypisać, że wcześniej przed wyjazdem do Meksyku, gdzie osiągnęliśmy najwyższy sukces w piłce polskiej młodzieżowej do dzisiaj, to jest ponad 30 lat, nie było takiego wyniku, medal brązowy, więc jest to olbrzymi sukces. Wcześniej, dwa lata wcześniej, żeby móc być na tych mistrzostwach, musieliśmy być w czwórce mistrzostw Europy w Finlandii, więc takie miejsce zajęliśmy. I to nam dawało szansę bycia na mistrzostwach w Meksyku, więc na pewno to ma też znaczenie, czyli to jest jedna rzecz, z tym szkoleniem A2. No wydaje mi się, że jednak mimo wszystko stawianie na polskich zawodników. Przyglądam się naszej ekstraklasie, nie ujmując absolutnie nikomu, ale wydaje mi się, że duża część tych tak zwanych obcych, w sensie egzotycznych bym powiedział nawet, jeśli ja słyszę, jakie pieniądze oni otrzymują za pobyt tutaj, to wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żebyśmy my za te pieniądze nie mogli wyszkolić kilkunastu zawodników, co najmniej tej klasy, jak nie wyższej, co najmniej tej klasy, za te pieniądze, jakie dzisiaj się inwestuje. Ale to jest pytanie do tych, którzy dają pieniądze.